Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ja od dawna zastanawiałam się, czy nagrać taki filmik, jak już widzicie po tytule Dom czy mieszkanie, gdzie lepiej się mieszka. Oczywiście to jest wyłącznie moja opinia, moja historia, nikogo nie będę namawiać, żeby zamienił dom na mieszkanie czy mieszkanie na dom. Są osoby, które wolą mieszkać w domu, natomiast są również osoby, które wolą mieszkanie. Ja tylko chcę Wam opowiedzieć moje odczucia, jeżeli chodzi o mieszkanie w bloku i mieszkanie w domu. Jak już pewnie kojarzycie, ja już wiele razy Wam wspominałam, że wcześniej mieszkaliśmy w bloku, mieliśmy dwa pokoje, kuchnię, łazienkę oczywiście, nawet spory przedpokój, balkon nawet też był spory, więc mieliśmy troszeczkę tego miejsca. Ja wychowałam się w domu jednorodzinnym, więc zawsze mnie do tego ciągnęło, a Artek mimo tego, że mieszkał od początku w bloku, to jednak zawsze na wakacje jeździł na wieś i też bardzo chciał właśnie mieć dom. W każdym razie no, wtedy zakiełkowała u nas taka myśl, żeby ten jednak dom postawić. I tu pewnie niektóre osoby się odezwą, że a pewnie mieliście kasę albo kredyt, albo ktoś Wam dał, albo coś tam, albo coś tam, albo pewnie zarobiliście za granicą i mieliście na to pieniążki. Otóż nie, jeżeli chodzi o budowę domu, to u nas jest to porównywalne z kupieniem mieszkania tak naprawdę. Mieszkając w domu, oczywiście mamy swoje podwórko, na które możemy wyjść w każdej chwili, czy to w bieliźnie, czy to w piżamie, czy to w koszuli nocnej. Możemy być roztapiżone, nieumalowane, tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast mieszkając w bloku, oczywiście mieliśmy ten balkon, natomiast na ten balkon trzeba było wyjść po prostu umalowanym, uczesanym, ubranym, bo zawsze ta sąsiadka wścibska zaraz by obgadała albo coś w tym stylu. No niestety, takie osoby też się zdarzają i to naprawdę bardzo często. Jeżeli chodzi oczywiście o opłaty, to na pewno wielu z Was to interesuje, jakie są opłaty w domu, w mieszkaniu. W mieszkaniu płacimy czynsz przede wszystkim, na który musimy mieć co miesiąc odłożone, powiedzmy, konkretną kwotę pieniążków, powiedzmy 400 zł. No, normalne, że w jednych miastach są wyższe czynsze, w drugich mniejsze, więc powiedzmy 400 zł i ja muszę mieć te 400 zł odłożone, żeby zapłacić czynsz. W domu tego nie ma, w domu tego nie ma żadnych tak naprawdę opłat, na które musimy mieć. Możemy mieć słabszy miesiąc, możemy mieć, nie wiem, no różne są sytuacje, możemy mieć, nie wiem, zastój i nam się te długi nie narobią, tak jak na przykład w mieszkaniu, bo jeżeli nie zapłacimy w mieszkaniu jednego miesiąca czynszu, to potem jest już problem i to nam narasta i może nam rzeczywiście narobić problemów. W domu tego nie ma i to jest już duży plus. Jeżeli chodzi o pozostałe rachunki, to wiadomo, prąd, gaz, wodę płacimy tak samo. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to normalne, że w mieszkaniu mamy opłatę za centralne wliczone w czynsz i to już jakieś, wiecie, są te stawki tam wliczone. Natomiast jeżeli chodzi o dom, no to musimy sobie opał kupić sami. My akurat mamy piec na ekogroszek, więc naprawdę nie wychodzi nas dużo. Dokładnie Wam nie powiem, ile mamy metrowy dom, natomiast około 200 metrów kwadratowych i idzie nam 2,5 tony na całą zimę. Jest naprawdę bardzo cieplutko, jest naprawdę fajna temperatura, możemy chodzić z krótkim rękawkiem, nie ma zmian temperatury przede wszystkim, nie ma jak w niektórych blokach opomiarowania, bo i z tym się spotkałam. U nas akurat tego nie było, ale u mojej cioci było właśnie te opomiarowanie i niestety mimo płacenia czynszu i opłaty za centralne, to było w domu zimno. Nie wiem, czy to w jakiś sposób to blokowało, czy nie. W każdym razie, z tego co zauważyłam, po mieszkaniach, gdzie są opomiarowania, jest zimno. Natomiast jeżeli chodzi o prace remontowe, to oczywiście wszystko jest na naszej głowie, jeżeli chodzi o dom.
Musimy zadbać o dach, musimy zadbać o elewację, musimy zadbać o ogrodzenie. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkanie, to interesuje nas tylko to, co jest wewnątrz. Ściany musi mieć pomalowane, podłogi, kuchnię zrobioną, łazienkę zrobioną i tak naprawdę wszystko to, co mamy w środku, w mieszkaniu, tylko nas to interesuje, reszta nie. Wszystko idzie z czynszu, pod warunkiem, że coś jest robione, bo u nas, w naszej sytuacji to akurat rzadko były jakieś remonty przeprowadzane. Jeżeli chodzi o prace związane z utrzymaniem domu, czyli koszenie podwórka, czy coś w tym stylu, to również w domu jest tym bardzo dużo pracy. Musimy skosić, musimy jakoś zadbać, chociaż u nas jeszcze jako takiej trawy nie ma, bo jeszcze u nas jest niezrobione, ale jak już zrobimy, to oczywiście koszenie, zimą trzeba odśnieżyć, trzeba posypać, trzeba no jakoś to tutaj posprzątać na tym podwórku. W bloku nas to nie interesuje. Przechodzimy z pracy, co mamy zrobić, ogarniamy te dwa czy trzy pokoje, w zależności ile mamy i tak naprawdę nie mamy nic do roboty. A tutaj w domu jednak no, bardzo dużo pracy jest, bardzo dużo pracy, jeżeli oczywiście normalne, że możemy sobie wyłożyć całe podwórko nawet i kostką i wtedy nas nic nie interesuje, ale fajnie jest mieć zawsze kawałek tego zielonego i niestety przy tym kawałku zielonego jest troszeczkę pracy. Wracając oczywiście do remontów, jeżeli chodzi o mieszkanie, to wiadomo, że naokoło mamy tych sąsiadów i każdy remont, każdy jakiś hałas, puszczenie jakiejś głośnej muzyki, wszystkim oczywiście przeszkadza. Zawsze ktoś może mieć do nas pretensje, że za głośno jest muzyka, stukanie, pukanie, chodzenie głośno, różne są sytuacje tak naprawdę i z wieloma się, akurat nie u mnie w bloku, ale z wieloma się spotkałam. W każdym razie musimy się liczyć z tym, że komuś właśnie może coś takiego przeszkadzać. Hałasy, stukanie, pukanie, chodzenie za głośno, tupanie, no takie po prostu podstawowe dźwięki, które no, są w tym domu. I natomiast jeżeli chodzi o dom, możemy robić sobie co tylko chcemy, muzyka na full, możemy się wydzierać, krzyczeć, śpiewać, tańczyć, nie wiem, wszystko możemy robić, nikogo to naprawdę nie interesuje, nie słychać, a nawet jak troszeczkę tam muzyki słychać na ulicy, to naprawdę nikomu to nie przeszkadza, bo po prostu nikogo to nie interesuje tak naprawdę. Duży plus mieszkania w domu jest taki, że możemy mieć swój ogródek, swoje warzywa, swoje owoce, możemy mieć plac zabaw, jeżeli mamy dzieci, zjeżdżalnię, piaskownicę tak naprawdę, możemy mieć ogród kwiatowy, to już zależy od oczywiście osób, które mieszkają, bo są osoby, które mają wyłożone całe podwórko kostką i nic ich tak naprawdę nie interesuje, a są osoby, które rzeczywiście bardzo lubią kwiaty i przed domem jest przepiękny ogród kwiatowy. Bardzo dużym plusem w mieszkaniu jest to, że mamy ciepłą wodę non-stop przez cały rok tak naprawdę, a w domu czasami zdarza się, że tej ciepłej wody nie mamy, dlatego że jeżeli mamy wodę ciepłą z centralnego ogrzewania, to niestety jak nie napalimy w piecu latem, to tej ciepłej wody nie mamy. My mamy zamontowany osobny taki podgrzewacz na prąd, natomiast w niektórych domach tego po prostu nie ma. Nie ma tej wody cały dzień ciepłej, musimy sobie zagrzeć, musimy zaczekać i wtedy ta woda ciepła jest. Natomiast w bloku, kiedy byśmy nie odkręcili kran z ciepłą wodą, ta woda ciepła zawsze leci. Moim zdaniem bardzo dużym minusem mieszkania w bloku są oczywiście krzykliwi sąsiedzi. Czasami nie chcemy tego słyszeć, kłótni, nie chcemy słyszeć krzyków, pisków, remontów. W domu tego nie ma. W domu mamy spokój,
w domu nie słyszymy sąsiadów, nie słyszymy kłótni, nie słyszymy różnych dziwnych rzeczy. W domu mamy spokój i tu jest naprawdę bardzo duży plus. Kolejnym plusem mieszkania w bloku jest to, że mamy kosz na śmieci, taki wiecie, ten duży śmietnik gdzieś tam koło bloku i zawsze rano jak wychodzimy, czy nawet wieczorem, lecimy i wyrzucamy śmieci. W domu tego nie ma, w domu jest z tym problem, bo śmiecie są pakowane w worki oczywiście i wystawiane przed ogrodzenie, jak jedzie śmieciarka. Jeżeli śmieciarka jedzie raz w tygodniu, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli jedzie raz na dwa tygodnie albo rzadziej, to już tu jest problem. Dlaczego? Dlatego, że te śmiecie nam zalegają. Są po garażach, po piwnicach, gdzieś tam w kątach, gdzieś to zawsze trzeba trzymać. Wiadomo, pół biedy zimą, natomiast jeżeli przychodzi lato, to naprawdę jest to jakiś ten zapaszek i no niestety, ale to też jest bardzo duży problem, bo nie ma gdzie tego po prostu wyrzucić. Jeżeli chodzi o odpoczynek i rekreację, to wiadomo, że w bloku jest to troszeczkę ograniczone. Jeżeli chcemy zrobić jakąś imprezę, to wiadomo, że niezbyt głośną, chyba że mamy wyrozumiałych sąsiadów, albo ich po prostu zaprosimy na tą imprezę. W każdym razie, no niestety, jakaś ta cisza nocna obowiązuje, nawet w ciągu dnia, tak naprawdę, bo się o tym dowiedziałam ostatnio, że w ciągu dnia, jeżeli zrobimy imprezę, sąsiad może zadzwonić po policję, tak naprawdę, i zgłosić, że mu przeszkadzamy i oni po prostu przyjeżdżają. Jeżeli mamy balkon, to jest tak naprawdę pół biedy, bo możemy sobie wystawić jakieś tam krzesełko, w zależności jakiej wielkości mamy balkon. Bo te nasze balkony w blokach są rzeczywiście zróżnicowane, są mniejsze, większe, tarasowe, albo po prostu takie, wiecie, nie wiem jak to się nazywa, przy samym balkonie po prostu, wiecie, taka ta poręcz, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale wielokrotnie właśnie widziałam po miastach takich większych, że są właśnie takie balkony. Możemy sobie wystawić ten leżak, krzesełko i zawsze te pół godzinki czy godzinkę sobie na tym balkonie spędzić. Ja mogę Wam powiedzieć tyle, że dłużej niż pół godziny na tym balkonie nie udało mi się posiedzieć, dlatego że zawsze jakaś cipska sąsiadka zaglądała, wyglądała, a to zagadywała, a czasami nie miałam na to ochoty, żeby z kimś pogadać. Chciałam sobie posiedzieć, książkę poczytać, czy po prostu pomyśleć w spokoju. Jeżeli chodzi o dom, to wiadomo, że mamy swoje podwórko, gdzie spędzamy czas, możemy na balkonie, bo w domach również są balkony. Ja akurat mam trzy i mam taras, który akurat w tym momencie już kończy się robić. W każdym razie mamy troszeczkę tego miejsca. Z balkonów korzystamy wtedy tylko jak jesteśmy na górze, natomiast z tarasu teraz częściej już wychodzimy, a na dworzu siedzimy już wieczorami przeważnie cały czas. Bardzo fajnie, możemy sobie odpocząć, możemy poleżeć, nikt do nas nie będzie zagadywał, jeżeli na to nie mamy ochoty, możemy w spokoju poczytać książkę, możemy sobie rozstawić basen, możemy rozstawić trampolinę, no i oczywiście ogniska, grille, które możemy sobie zrobić w gronie rodzinnym czy w gronie przyjaciół bez problemu. Wiadomo, że w blokach w niektórych jest zgoda na to, żeby grillować, natomiast chyba w większości nie ma. I ja się wcale naprawdę nie dziwię, bo nie chciałabym wąchać czyjegoś, prawda, paleniska w domu, żeby to wszystko mi leciało po prostu do domu. A wiadomo jak jest, jest gorąco, jest ciepło, każdy chce mieć to okno otwarte, chce tego powietrza w domu, nikt nie będzie siedział w zamkniętym pomieszczeniu, jak jest naprawdę bardzo fajna temperatura. I jak zauważyliście, ja znalazłam więcej plusów mieszkania w domu nad mieszkaniem w bloku. Oczywiście osoby, które mieszkają w bloku, a zastanawiają się nad budową domu, to mogę Wam tylko powiedzieć, nie zastanawiajcie się, róbcie swoje,
dążcie do celu i jeżeli tylko marzycie o domie, nie musi to być ogromny dom, nie musi to być ogromny dom z 10 pokojami, może to być domek malutki z 3 pokojami, z 2 pokojami. Ale jeżeli tylko marzycie, to oczywiście dążcie do spełnienia swojego marzenia, bo naprawdę warto. I kochani, jeżeli taki filmik Wam się spodobał, jeżeli byście chcieli podobnych filmików troszeczkę więcej, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Będzie dla mnie to wiadomość, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie śmiało. I ja, kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!